Relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną może być prawdziwą siłą napędową, nieocenioną w trudach dnia codziennego. To miejsce, w którym możemy doświadczyć uczucia miłości, docenienia i znaczenia dla drugiej osoby. Związek oparty na wzajemnym szacunku, akceptacji i życzliwości może dostarczyć wiele satysfakcji. Ale jak to osiągnąć? Oto kilka sugestii, które możesz dostosować do swoich potrzeb i które, mam nadzieję, odnajdziesz w swoim sercu. Więc przejdźmy do konkretów. W związku ważne jest rozmawianie. Dzięki temu możemy zrozumieć, czego oczekuje druga osoba. Możemy także powiedzieć, czego my sami chcemy. Komunikacja pomaga w budowaniu mocnych więzi. Czasem jednak trudno jest mówić o swoich pragnieniach. Boimy się, że nie zostaną one zrozumiane. Dlatego ważne jest, aby rozmawiać o nich w sposób łagodny. Dobrze jest też podawać przykłady. Na przykład, kobieta chce spędzać więcej czasu ze swoim partnerem. Zamiast zarzucać mu, że jej nie słucha, powinna mówić delikatnie. Może powiedzieć: czuję się samotna, kiedy pracujesz tak dużo. Może moglibyśmy więcej czasu przeznaczyć tylko dla nas. Takie podejście pomaga partnerowi zrozumieć, co jest dla niej ważne. Nie czuje się też oskarżony. Komunikacja oparta na uczuciach pomaga uniknąć nieporozumień. To pomaga budować mocne związki. Empatia to klucz do zdrowych relacji międzyludzkich. Jest to umiejętność, która pozwala na zrozumienie i odczucie emocji innych osób, jak również na wyrażanie własnych uczuć w sposób, który nie krzywdzi innych. Tutaj omówimy zasady empatycznego wyrażania uczuć, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu siebie i innych. Zasada pierwsza – aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie to podstawa empatycznego wyrażania uczuć. Zrozumienie, co czuje druga osoba, jest kluczowe do wyrażenia swoich emocji w sposób empatyczny. Aktywne słuchanie polega na skupieniu całej uwagi na rozmówcy, unikaniu przerywania i zadawaniu pytań, które pomogą lepiej zrozumieć jego perspektywę. Zasada druga – używanie języka ja. Zamiast mówić „ty mnie zraniłeś”, lepiej powiedzieć „czuję się zraniony”. Taka forma komunikacji pozwala wyrazić swoje uczucia bez oskarżania drugiej osoby, co może prowadzić do konstruktywnej rozmowy, a nie kłótni. Zasada trzecia – unikanie oceniania. Ocenianie może prowadzić do poczucia winy i obrony ze strony drugiej osoby, co utrudnia empatyczne wyrażanie uczuć. Zamiast mówić „to, co zrobiłeś, było głupie”, lepiej powiedzieć „to zachowanie mnie zaskoczyło”. Zasada czwarta – wyrażanie wdzięczności. Docenianie pozytywnych działań i cech drugiej osoby może pomóc w budowaniu pozytywnej atmosfery i lepszego zrozumienia własnych uczuć. Zasada piąta – unikanie przesadnej reakcji. Wyolbrzymianie emocji może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Ważne jest, aby wyrażać swoje uczucia w sposób zrównoważony i spokojny. Zasada szósta – szacunek dla uczuć innych. Empatyczne wyrażanie uczuć nie oznacza, że należy ignorować emocje innych osób. Każdy ma prawo do własnych uczuć i należy je szanować. Zasada siódma – praktykowanie asertywności. Asertywność to umiejętność wyrażania uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, ale bez agresji. Jest to klucz do empatycznego wyrażania uczuć, jednocześnie dbając o własne granice. Zasada siódma – praktykowanie asertywności. Asertywność to umiejętność wyrażania uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni, ale bez agresji. Jest to klucz do empatycznego wyrażania uczuć, jednocześnie dbając o własne granice. A teraz posłuchaj przykładów. Pierwsze – zawsze tylko myślisz o sobie, nigdy nie zwracasz uwagi na moje potrzeby. To zdanie wyraża agresję i atak, może sprawić, że druga osoba poczuje się zaatakowana i nieważna. Wersja empatyczna – czasami czuje się niezauważona, gdy skupiasz się tylko na swoich sprawach. Czy moglibyśmy porozmawiać o moich potrzebach? Trzecie – nigdy nie słuchasz tego, co do ciebie mówię.
Zawsze muszę się powtarzać. To zdanie może sprawić, że druga osoba poczuje się niedoceniana i ignorowana. Wersja empatyczna. Zauważyłam, że czasami nie słuchasz mnie uważnie. Czy możemy pracować nad naszą komunikacją, aby lepiej się rozumieć? Czwarte, jesteś taki leniwy, nic nie robisz po domu. Taki zarzut może sprawić, że druga osoba poczuje się atakowana i zdemotywowana. Wersja empatyczna. Zauważyłam, że ostatnio mniej pomagasz mi w domowych obowiązkach. Czy moglibyśmy razem ustalić plan, aby obie strony były zadowolone? Piąte, zawsze muszę cię prosić o pomoc. Nigdy nie zrobisz nic z własnej inicjatywy. To zdanie może wywołać poczucie bycia niewystarczającym i nieodpowiedzialnym. Wersja empatyczna. Czasami czuję się przytłoczona, gdy muszę prosić cię o pomoc. Czy możemy ustalić, w jaki sposób możesz włączyć się do domowych obowiązków bez mojej prośby? Szóste, nie umiesz być romantyczny, zawsze zapominasz o takich gestach. Taka wypowiedź może sprawić, że druga osoba poczuje się niewystarczająca i niespełniająca oczekiwań. Wersja empatyczna. Doceniam twoje codzienne starania, ale czasami brakuje mi romantycznych gestów. Czy moglibyśmy wspólnie wymyślić, jak możemy wnieść więcej romantyzmu do naszej relacji? Szóste, nie umiesz być romantyczny, zawsze zapominasz o takich gestach. Taka wypowiedź może sprawić, że druga osoba poczuje się niewystarczająca i niespełniająca oczekiwań. Wersja empatyczna. Doceniam twoje codzienne starania, ale czasami brakuje mi romantycznych gestów. Czy moglibyśmy wspólnie wymyślić, jak możemy wnieść więcej romantyzmu do naszej relacji? Ósme. Nigdy nie okazujesz mi uczuć, zastanawiam się, czy w ogóle mnie kochasz. Taka wypowiedź może sprawić, że druga osoba poczuje się oskarżona i niezrozumiana. Wersja empatyczna. Czasami czuję się niepewna naszej relacji, gdy nie okazujesz mi uczuć. Czy możemy porozmawiać o tym, jak możemy lepiej wyrażać nasze emocje? Dziewiąte. Jesteś taki nieodpowiedzialny, zawsze muszę za tobą sprzątać. To zdanie może sprawić, że druga osoba poczuje się krytykowana i niedoceniona. Wersja empatyczna. Czuję się przytłoczona, gdy muszę sprzątać po tobie. Czy możemy ustalić plan, aby obie strony były zadowolone z podziału obowiązków domowych? Dziesiąte. Zawsze tylko narzekasz, nigdy nie doceniasz tego, co dla ciebie robię. Taka wypowiedź może sprawić, że druga osoba poczuje się niewystarczająca i niedoceniona. Wersja empatyczna. Czasami czuję się niewidoczna, gdy wydaje mi się, że moje starania nie są doceniane. Czy możemy porozmawiać o tym, jak możemy lepiej wyrażać wdzięczność wobec siebie nawzajem? Dziesiąte. Zawsze tylko narzekasz, nigdy nie doceniasz tego, co dla ciebie robię. Taka wypowiedź może sprawić, że druga osoba poczuje się niewystarczająca i niedoceniona. Wersja empatyczna. Czasami czuję się niewidoczna, gdy wydaje mi się, że moje starania nie są doceniane. Czy możemy porozmawiać o tym, jak możemy lepiej wyrażać wdzięczność wobec siebie nawzajem? Empatyczne słuchanie to nie tylko odbieranie słów wypowiadanych przez drugą osobę, ale także zrozumienie emocji i intencji, które za nimi stoją. To umiejętność wczuwania się w sytuację partnera, a także wykazania zainteresowania i troski o jego doświadczenia. Przykładem z życia może być sytuacja, w której kobieta mówi swojemu partnerowi o trudnym dniu w pracy. Empatyczny słuchacz nie będzie jedynie kiwał głową i przytakiwał, ale zada pytania, które pokażą, że naprawdę go to obchodzi. Może zapytać, jak sobie z tym poradziłaś, lub czy mogę jakoś ci pomóc? Takie reakcje pokazują, że partner jest w stanie wsłuchać się w emocje kobiety i zaoferować jej wsparcie. Empatyczne słuchanie wymaga także umiejętności kontrolowania własnych emocji i reakcji. Czasami w trakcie rozmowy możemy poczuć się zaatakowani lub skrytykowani, co może prowadzić do obrony lub kontrataku. Jednak kluczowe jest, aby w takich momentach zachować spokój i skupić się na tym, co partner próbuje nam przekazać. To pozwoli na lepsze zrozumienie jego perspektywy i uniknięcie niepotrzebnych konfliktów.
Empatyczne słuchanie to także umiejętność wyrażania własnych uczuć i oczekiwań w sposób szanujący drugą osobę. To dawanie partnerowi przestrzeni na wyrażenie siebie, ale także dzielenie się własnymi myślami i uczuciami w sposób otwarty i szczery. Empatyczne słuchanie jest niezbędnym narzędziem w budowaniu silnej i zdrowej relacji. To umiejętność, która wymaga praktyki i zaangażowania, ale jej efekty są nieocenione. Dzięki niej partnerzy są w stanie lepiej się rozumieć, wspierać się nawzajem i razem pracować nad spełnieniem swoich oczekiwań.